Sylwester Wardęga, dzień dobry. Dzień dobry. Zmęczony dzisiaj po bitwie? Tak, trochę się tam kotłowaliśmy, sprawdzaliśmy arenę i z Wojtkiem trochę miałem potyczek, z Boksdelem, ale tu masa przeważyła Boksdela, prawie mi rękę złamał. I z Nitrozyniakiem miałem jakieś tam potyczki, więc no duszno ogólnie jest. Jak jutro nie włączą klimatyzacji, to ja nie wiem, jak ci zawodnicy wytrzymają. No i też tam są ognie, więc ogień, tlen spala. Więc no będzie duszno. Więc to jest przewaga, no bo będą jutro trzy areny. Na jednej tylko się palą ognie, więc ci, którzy będą walczyli, a wokół będą ognie, no to będą mieli najmniej tlenu. Kurczę. Muszę to z chłopakami o tym pogadać, że tu jest jakoś tak, no. Słuchaj, to tak, ja ci złożę gratulacje, a ty mi powiesz ten dowcip, który miałeś powiedzieć, bo zapomniałeś. Nie, bo to już ten. Już poszedł? Już tam, nie, użyłem z Nitrozyniakiem tego dowcipu, ale nie, bo to już przemyślałem. Dobra, to gratuluję ci, ostatniego materiału obejrzałem. Wypunktowałeś Verso. Naprawdę, kurde, jestem pod wrażeniem, bo to robi wrażenie, że umiesz przyciągnąć publikę, umiesz pokazać. Ja nie wiem, czy masz rację, czy nie masz, bo już się w ogóle nad tym nie zastanawiam, tylko że z zainteresowaniem wszedłem i mówię, kurde, wypunktowana, rozłożona i koniec. Ja uważam, że mam rację. Kto myśli logicznie, to też widzi, że te argumenty są sensowne, ale to jest bez znaczenia. Właśnie mnie to w tych komentarii boli to, że to jest totalnie bez znaczenia, bo internet strasznie zapomina. Na przykład teraz ludzie mi mówią, wrzuć materiał o Kamusiu. Tylko że o Kamusiu już powstało tyle materiałów. Na przykład robiłem o nim chyba z 3 live'y wcześniej. Inni streamerzy naprawdę porobili pełno materiałów i to nic kompletnie nie zmienia. Chłopak dalej sobie robił, teraz odwalił jeszcze jakieś tam kolejne rzeczy. Przekroczył granicę, twoim zdaniem? No, teraz znaczy on już kiedyś tam miał postawione zarzuty, ale to już stara sprawa, jeśli chodzi o premium SMS-y. Ale teraz znowu, z tego co wiem, ma wejść prokurator i tam już mu chyba postawił zarzuty, więc tu jest już poważna sprawa, ale zobaczymy. Właśnie on jest taki, kurczę, chłopak, że po nim to wszystko spływa. Tak byłby, a Rafoniks właśnie, bo też chciałem ciebie zapytać o sprawę Rafoniksa, bo też tutaj na Hype MMA. Tak, ale jeszcze właśnie nawiązując do tego, co mówiłem, to właśnie mam takie myśli, czy dalej rozdmuchiwać tą sprawę, bo to i tak, kurczę, nic nie zmienia. Właśnie mnie to boli, że to komentarii to jest tak naprawdę tylko tak na chwilę, bo ludzie zapominają błyskawicznie. To jest takie, kiedyś się ludzie tak jakoś, znaczy akurat Versov, to uważam, że ona wyciągnie z tego wnioski. Mam nadzieję. Ale właśnie tacy... Obniży cenę tych różnych środków. Będzie na pewno bardziej uważała na współpracę, no bo jednak uważam, że to jest dziewczyna, gdzieś tam jest jako tako odpowiedzialna, tylko po prostu czasem, nie wiem, może nie pomyśli, może nie odnajduje się jeszcze w tym świecie influencerskim, ale myślę, że nie jest to dziewczyna, która chce źle, że ona to robi z premedytacją, no bo Kamuś robi to z premedytacją. I Versov, okej, jest materiał jakiś na nią, więc ona powie, kurde, nie, faktycznie coś tam, znaczy wtedy już liczyłem, że jakby się przyzna do tego, jakoś się przyznała, ale tam nie przeprosiła do tego plagiatowania, ale teraz mam nadzieję, że znowu to wszystko przemyśli, ale Kamuś to uważam, że nawet jak powstanie 100 na niego materiałów, to i tak ma to gdzieś, bo on już przechodził te rzeczy, on już to wszystko przechodzi, po nim to spływa, on tylko wie, że z tego są większe zasięgi. Myślisz, że to jest główny cel? Bo też chciałem ciebie zapytać o motywację, kiedy wybierasz taki materiał, kiedy w jakiś sposób chcesz, powiedzmy, zająć się tematem, który ciebie też zainteresuje, bo widać ewidentnie, że te sprawy ciebie interesują, że nie robisz tego po łebkach, tak? Czyli wgłębiasz się jakby w meritum sprawy, analizujesz ilość materiałów, każdy zdaje sobie sprawę, co to jest. Ja myślę, że gdyby prokurator jakiś materiał obejrzał, który zrobiłeś, to miałby wypunktowane wszystko punkt po punkcie, gdzie po prostu są te słabsze elementy. No z Kamusiem to jest już w ogóle sprawa tak zagmatwana, że nawet ja już jej cały nie ogarniam. Bo na przykład teraz ludzie mi podsyłają bardzo... Pomóż Krystian panu. A, pan, nikt nie pomoże. No, tak to. Ludzie a nie jest łatwo. Łatwo widzę tutaj. Praca w re. Kurczę, nie pamiętam. Jakie było pytanie? Nie. Pytałem ciebie o to, co cię... Bo ty powiedziałeś o Kamusiu, tak? Że w jakiś tam sposób już nie ogarniasz tego. Natomiast ja ciebie chciałem zapytać o motywację. Dlaczego na przykład ten materiał, a nie inny materiał? Co ciebie tak naprawdę wciąga w produkcję tych materiałów? Zanim przejdę do spraw sportowych.
Przede wszystkim mnie musi zdenerwować dana sprawa, bo na przykład nie ruszam spraw, była głośna jakaś sprawa, na której, która była bardzo zasięgowa, na przykład Queen of the Black z Szczuksem, ale kurczę, myślę, Boże, oni mają po 17 lat, to są dzieciaki jeszcze, no to co ja chłop 30-letni będę się mądrzył, jak oni mają związek swój prowadzić czy coś, a tak każdy komentował. W różnych organizacjach, jak słyszę. A tak, teraz w ogóle tak, walczą, to jest śmieszna ta sprawa. Ale głównie poruszam te sprawy, które mnie bulwersują. No na przykład jak ruszałem w sprawę Fit Lovers, jak powiedzieli, że chyba 28 stopni jak ma woda, to ona zabija koronawirusa, jak się popije tą wodę. No to mówię, kurczę, przecież oni się promują jako znawcy, jak się wytrenować, zdrowie, czyli takie osoby nie pamiętają, że ludzkie ciało samo w sobie ma 36,6, że taką trzyma temperaturę, no to kurde, no jak to? I chodzi o to, że się wali fake news, który no, mógł powodować jakieś straty ogólnie, że ludzie pomyślą, a dobra, to tam napiję się wody i mogę robić co chcę, tak naprawdę, 28 stopni. Z Wersow, no to już wcześniej poruszałem tą sprawę. I teraz jakby ona do mnie zrobiła jakieś psztyczki, więc jakby chciałem odpowiedzieć. Chciałem odpowiedzieć w komentarzu najpierw na to, bo też jakoś mi nie było po drodze z tym filmem ostatnim, no bo tu Hype MMA przygotowywaliśmy i tak dalej. Ale nie wiadomo dlaczego, nie wiem czy chłopaki zrobili to celowo, ale moje komentarze się nie wyświetlały, były ukrywane. Mimo, że nie napisałem żadnego słowa, żadnego bluzgu, to moje komentarze były ukrywane, w sensie ja je widziałem, a jak się przelogowałem na inne konto, to nikt tego nie widział. Ale chyba mieli taki problem, bo jak taki inny youtuber skomentował Mandzio, to też się nie wyświetliło. Dopiero jak tam widzowie zaczęli ich atakować, ej, dlaczego ukrywacie komentarze, no to oni coś tam pozmieniali. No ale z racji tego, że był ukryty mój komentarz, nie mogłem odpowiedzieć w komentarzu, no to i widziałem te nieścisłości w tym, co mówi Wersow. I powiedziała, że jak krzywdzę internet, no to jest poważne oskarżenie. Później, że krzywdzę też ludzi, że gdyby ona robiła takie materiały, to nie mogłaby spać po nocach. To sobie myślę, kurczę, to dziewczyna plagiatuje, dziewczyna mówi ludziom, że energetyki poprawiają podnoszą kondycję, tak. Albo reklamuje rzeczy szkodliwe i ona może spać spokojnie, a przez to, że ja to nagłaśniam i o tym mówię, to ja nie mogę spać spokojnie, to mnie jakby zdenerwowało, mówię, no to robimy bójkę internetową. Dramę. Tak, i nagrałem tą odpowiedź. Ale powoli ten content commentary bardzo mi męczy. Właśnie z racji tego, że... Duże napięcie? Po pierwsze dużo roboty, bo to trzeba zrobić ten research, siedzi się w tym, a koniec końców to ludzie o tym... To się fajnie ogląda, ja też lubię oglądać te odcinki commentary, jak ktoś robi, ale to naprawdę nic nie zmienia. Nic. To tylko zależy od człowieka, od youtubera. Czy on jakby zrozumie to, bo widzowie to zapomną po tygodniu, po dwóch, po trzech. Na przykład jak była drama Gargamela z reżyserem Życia, to, że reżyser teraz Życia nie nagrywa, to jest tak naprawdę z jego własnej winy, bo nagrał tragiczne przeprosiny i jakby od razu nie zareagował. A gdybym pomyślał, no to mógłby z tego bardzo łatwo wyjść, albo po prostu wrzucać dalej swoje filmy i ludzie, okej, pierwszy film ludzie by pamiętali, film Gargamela miałby 10% dislike'ów, a później ludzie by pozapominali. I to takie jest właśnie, że po co to robić w ogóle? Czyli duże napięcie, duża też odpowiedzialność. Tak, duża odpowiedzialność, bo trzeba zrobić na tyle dobry research, bo jeżeli ja bym zrobił zły research i popełnił jakikolwiek błąd, no to nagle ten twórca... To wszystkim podarują, a tobie nie. Tak, twórca wtedy odpowiada i jest jakby ja tracę wizerunek, tracę jakiś tam, jakąś wiarygodność i wszystko idzie, przepada. Więc trzeba naprawdę zrobić, wszystko posprawdzać, zanim się coś powie. No właśnie, tak czasami jest tak, że człowiek robi... To jest tak jak w walce. Jest 11 fajnych rund, faceci gdzieś tam biją się, wszyscy są zachwyceni i nagle w 12 rundzie facet podchodzi i ładuje ciosem w jądra i już nie ma tych 11 rund, jest tylko to jedno wrażenie, zgodzisz się. To pijesz do Andrzeja? Nie, absolutnie, tam było... Do pana Andrzeja. Tam było bodajże 10 rund, jeśli się nie mylę. I nastąpiło to troszeczkę wcześniej. No, mniej więcej. Tak jak dobrze pamiętam. Nie, tylko mówię odnośnie... Marcin Najman, no, wspaniała kariera sportowa. Przez wiele lat był na ustach wszystkich.
I właśnie ostatnio mu się zdarzyła tylko taka mały problem właśnie z tym przewróceniem i wszyscy tylko o tym przewróceniem. Przecież świetny zawodnik, wspaniały sportowiec. Nie, tak nie było. Słuchaj, to nie o to chodzi. Ale dobra, zapytam cię tak, bo dwie sprawy też tutaj sportowe robiłeś, i research, i rozkminkę, jak to się mówi, czyli Lil Masti i oczywiście pan Pawłowski. A tak naprawdę ich już nie ma, ty jesteś tutaj i naprawdę No, też słyszę, nie? organizatorzy cię cenią. Tak, ale Rafoniks właśnie mnie atakował na streamie, pamiętam, że powinni go wywalić, chleb mu do mordy wkładają, on odwala im takie akcje, a właśnie wyszło tak, że Też dobre ziółko. nie wiem, nie palę. Nie, ale mówię ziółko. Ja używam jeszcze starego, Nie, archaicznego języka. rozumiem. Tak, no ale Rafał też spokorniał dużo się. Ja tego lubię. Znaczy zawsze go jakoś darzyłem sympatią, nawet jak odwalał te akcje Chłopak z swoje. osiedla. Nigdy nie uważam, że to jest jakiś tam. On miał takie kiedyś na samym początku, jak pierwszy raz go zobaczyłem, to mówię, Boże, kurczę, jaki dziwny gość. Bo on tam jeszcze w tej Tibi mówi, że w Tibi to trzeba mieć mocną psychikę, że on to jest właśnie taki, że mocną ma tą psychikę. I to pamiętam, mówię, kurczę, bardzo, bo ja też z Tibi się wywodzę, a dlatego też miałem do niego sentyment na początku, bo to też taki Tibijczyk. Właśnie wszyscy kiedyś, ci najsłynniejsi, już nie chcę jakby go krzywdzić tym słowem, no ale ma przeszłość jaką ma, więc padł streamerzy, jak Daniel Magical czy właśnie Rafoniks. No to wywodzili się z tej gry Tibi i jakoś tak, dlatego też ich oglądałem i jakoś tam się znaliśmy, bo też się wywodzimy z tej samej gry. Ale tak, to jest ciekawe, też mnie zaskoczyło to, że chłopaki się do mnie odezwali i też jakby mają dystans do tego, że okej, Sylwek tam nagra na nas materiały, ale jednak nie gniewają się. Sylwek, jutro jest gala, Dużo hype'em. chyba dzisiaj gadam, nie? Jakoś tak. Nie, dobrze, no, jest interesujące, bo rozmawialiśmy jeszcze przedtem ileś czasu i też nawet Tak, kawałek rozmowy nagrałem. nagry i co, wrzucasz coś z tej rozmowy? Bo tam, nie wiem, Nie, brudy jakieś takie, ale tak nie? przesłucham, wiesz co, ja tak Coś jak tam wierzysz pewnie. ostatnio wrzuciłem coś sprzed 3 miesięcy, wczoraj, i okazało się, że jakaś kosmiczna wyświetlalność jest. Ja już tego nie rozumiem internetu, bo kto chce oglądać coś sprzed 3 miesięcy? No ale widocznie coś w tym jest, bo jeszcze mam parę takich materiałów, może nawet starszych, jakie wrzucę, bo rozwalą system. A ty Ale co sądzisz ogólnie o hypie? ciekawy projekt i myślę, że bardzo fajny. I to już nie mówię, bo ludzie wiedzą, że ja staram się nie, jakby to powiedzieć, realnie oceniać pewne rzeczy i nie staram się No i jak to gdzieś. oceniasz? Oceniam, że to jest Jaka fajna sprzedaż platforma. może? Na jedynka to wiadomo, Nie, bo to ja jest się za na darmo, sprzedaży trochę w ogóle tak. nie skupiam. Skupiam się na tych młodych ludziach, z którymi dzisiaj rozmawiałem, których widziałem i widziałem, że oni są podjarani, że ten projekt im pasuje i myślę, że z tego się wykreuje parę postaci. Oczywiście część będzie, przewinie się tu przez No i to, chwilę. kogo uważasz, że jest na tyle charakterystyczny, No że jakoś dzisiaj, tam. jak widziałeś, Chrisu, chłopak, na którego byś 5 zł nie postawił A to tak ja nie, bo normalnie. ja nie oglądałem ważenia No nigdy. zaczął dymić No tak, gdzieś. ale akurat w przypadku Chrisa nie uważasz, że to jest trochę tak na siłę, bo on ludzie mu zarzucają, że trochę naśladuje Don Cassia. Nie, mi się wydaje, że on jest autentyczny. To znaczy, on się nakręca, a kim chciałby być, to myślę, że nie jest w stanie skontrolować tego tak naprawdę, tak? Przynajmniej z tego, co ja widziałem, no chciał coś pokazać, chciał coś tutaj udowodnić. Myślę, że to też każdy chce coś udowodnić, No tak? tak. Jeden. I on walczy właśnie z Kuba trenuje, tak? Znowu, tak, walczę z Kuba, trenuję i znowu ten pan prowadzi wywiad, a ja odpowiadam na I to pytania. właśnie to będzie. No ludzie go mogą. Bo Kuba trenuje ma bardzo dobry wygląd, dobrą sylwetkę, więc jeżeli Chrisu dałby mu radę, no to faktycznie może przekonać w ten sposób do siebie widzów i być jakoś tam zapamiętany. No na pewno będzie zapamiętany, jeśli zostawi serce, tak jak on powiedział, że wyniosą go stamtąd, on będzie się bił do końca. No myślę, że jest dzisiaj na to nastawiony. Jak będzie jutro, to wiemy dobrze, że zapowiedzi czasami różnie wyglądają, kiedy już zamykają się drzwi klatki, czy powiedzmy No, no ktoś tak, to wchodzi do prawda. ringu, wtedy dzieją się różne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Natomiast to, co powiedziałeś, mi się wydaje, że parę ciekawych postaci właśnie, tak jak Taxi z RT. Czyli ty lubisz po prostu zadymiarzy, na to wychodzi. Nie, ale pozytywna energia, bo to jest istotne, tak? Czy wiadomo, że część chłopaków się zepnie, tak? I na przykład ten chłopak stoi skromnie tutaj, tak jak Władek czy inni No tak, a na gdzieś. przykład, nie wiem, z Zakrzewem rozmawiałeś? To No, jest. tak, No to rozmawiałem. on właśnie jest taki spokojny. On na przykład miał trochę pretensji, że na konferencji były poruszane te dymy, a mniej tych kwestii sportowych. I czy uważasz, że właśnie ktoś taki bardziej spokojny, stonowany też uda się jakby mu zaskarbić widzów? Czyli jednak ci widzowie od hype oczekują dymów, bo ta federacja właśnie powstała, nie federacja,
organizacja, tylko projekt Federacji Fame, powstał trochę, Boxer tak zapowiadał, że tu będą znowu te dymy, tu będą wręcz te takie freak fighty, że wysoki z niskim i ludzie tego oczekują, uważam, od hype'u. To zacznę od klasyki. Wcześniej rozmawialiśmy o Sun Tzu. Sun Tzu już mnie poprawiano wielokrotnie, ale ja zawsze używam Sun Tzu, a ja powiem ci tak. Jak weźmiesz na przykład, weźmy na przykład Zbrodnia i kara. Czy znasz tą książkę, słyszałeś? Jako tako. Więc facet, który zamordował, to był spokojny student, na którego nikt nie postawiłby 5 złotych. Czyli oczekujesz, że Zakrzew jakby sportowe pokaże tutaj. Nie, ja oczekuję to, że ktoś może nie wyglądać, a pokazać się z takiej strony, jakiej go nie znamy, bo ja często widziałem takich sportowców, gdzie po prostu przecierałem oczy. Bateria pada. Ostatnie pytanie, bo pada bateria. Podobno. Nie. Przecierałem oczy, że są tacy. Ja nawet miałem takiego kiedyś chłopaka, którego trenowałem i nie chciał wyjść z szatni. Powiedział, że nie wyjdzie do walki, bo się boi, bo go zabije facet, bo faktycznie facet wyglądał groźnie. Metoda była jedna słuszna, czyli klaps i wyszedł i stoczył walkę życia, jedną jedyną w życiu i do dzisiaj ją wspomina i do dzisiaj o niej mówi. Jak spotkaliśmy się po x latach, to on tylko tą walkę pamiętał i tylko mówi, pamiętasz to wtedy? Ja oczywiście, że pamiętałem. A jaki był wynik walki? No przegrał, ale stoczył walkę życia, tak? Stoczył, tak, to naprawdę ja sam, żeśmy stali tam wszyscy, patrzyliśmy i przy Macie i mówię, nie, to nie ten facet w ogóle, tak? Nie, luz, w tych kamerach jest tak, że bateria, nawet jak już mryga, to ona jeszcze wytrzyma dobre kilka minut, więc nie ma strachu. Spokojnie, ostrzegają nas tutaj z tyłu. Sylwek, jaka jutro twoja rola będzie? No czekam właśnie na próby, żeby zobaczyć, jaka moja rola, co tam dla mnie przygotowano. Scenariusz jest? Tak, luźny. Dosyć dużo mam dowolność, to mnie trochę przeraża. Mam nadzieję, znaczy ja nie będę takim Pawłowskim, który mówi, że teraz taksi ZRT, tylko właśnie... A to ty będziesz zapowiadał. Nie, właśnie, ale to będzie zupełnie inna, kto inny będzie wyczytywał. Moja rola to jest właśnie jako taki prowadzący, będę przekazywał czasem głos do studia, szedł do studia. Kurczę, sam do końca jeszcze nie wiem, jak to będzie. Ale sterować głosem już umiesz, bo jak oglądam twoje produkcje i powiedziałem ci to wcześniej, to przykuwasz uwagę, tak? Bo ty mówisz w taki sposób, że nawet ja, który gdzieś pomijam, to dobra, tu jakaś następna produkcja, to od razu gdzieś tam, jak oglądałem, takie filmy mnie generalnie nie interesują, ale posłuchałem, mówię, facet mówi interesująco i to jest ważne. Więc przyciągniesz jutro uwagę? No, będziesz sterował tą publiką? Będę się właśnie starał, żeby wyszło jak najlepiej. Zależy mi, żeby ten hype wyszedł fajnie, no bo też wiadomo jak... Nie no, naprawdę, ja uważam, że scenografia jest na tyle fajna i sam pomysł, i sama ta arena, bo tu wiadomo, ja to jestem trochę tłem, a tu walki to jest to mięso, a uważam, że ta arena powoduje, że te walki naprawdę będą dobre, bo tutaj nie będzie trzymania się za siatkę i stania 3 minut przy siatce, tylko tutaj od razu będzie jakieś sprowadzenie i naprawdę z tych 30 stopni pochylenia można się fajnie wybić i naprawdę to będzie impet, no też jest 6x6, to ciągle ta walka będzie od razu tak jakby w pół dystansie delikatnie. I o ile dobrze pamiętam, może ktoś zupełnie nieznany okaże się tym Raskolnikowym, czy tam innym człowiekiem, który zaskoczy wszystkich i zrobi to, czego się po nim nie spodziewamy. No ja właśnie, kurczę, jestem ciekawy tej walki Pawlosa z Adixem. To mnie ciekawi, jak Pawlos sobie poradzi, bo to jednak... Spokojny chłopak. Spokojny chłopak, ale wiesz, no miały być walki równe, a jednak Adix ma długą już historię walk. Będzie miał tą przewagę. No zobaczymy. Zadecyduje serce. Oby decydowało serce, wola walki, no i też chęć pokazania się. Ja to właśnie, kurczę, ale to sędzia Jarosz by się nie zgodzi, że wiesz, jakby zrobić tak, że jeżeli w 2 rundy nie jest rozstrzygnięte, to ja nagle wrzucam jakieś kije i oni wtedy na kije walczą, taka wiesz, mordowicie, nie nic związanego ze sportem, tylko już takie przeróżne akcje. Ale to by było show, nie? To by było show. No, interesujące, a pamiętasz ten tekst. Ale sędzia Jarosz mówił, tak, że tak, jak tak, możesz, tak. To i tak dalej. To... Sędzia Jarosz... Przyznał się, że tak powiedział, czy to sobie sam taka Amadeusz ciągle mówi? Nie wiem, ja nawet nie wnikam w takie tematy. Muszę z nimi pogadać, jak to było do końca. Dobry i ciekawy temat. Sylwek, bardzo dziękuję ci za rozmowę, może jutro uda się jeszcze porozmawiać. Jak widzicie, jeden z najbardziej interesujących rozmówców, jaki mam i też czerpię z tych rozmów dużą przyjemność. Bardzo dziękuję. Dzięki.